by wam głosić żywego Chrystusa. Jesteśmy tutaj, żeby wam mówić o tym, że Jezus Chrystus umarł prawdziwie za twoje grzechy. O tym, że ty nie musisz zasługiwać swoimi dobrymi uczynkami na to, żeby wejść do nieba. Dzisiaj w ten wspaniały dzień możesz poznać realnie żywego Boga. Dzisiaj w ten dzień możesz przyjąć Jego ofiarę. Zbawienie się wykonało. Ono jest za darmo. Dzisiaj możesz mieć życie wieczne. Byłem człowiekiem uzależnionym, byłem człowiekiem religijnym. Myślałem, że chodzenie do kościoła, bycie dobrym człowiekiem uratuje moje życie. Ale 8 lat temu wierzyłem w proste słowa Ewangelii o tym, że Chrystus jest żywy, o tym, że to nie jest jakaś pusta religia, że to nie są jakieś puste slogany, o tym, że Chrystus naprawdę żyje i dzisiaj możecie Go poznać i dzisiaj możecie Go doświadczyć w swoim życiu, bez względu na to, co się dzieje w twoim życiu. Religia ci mówi, że nie jesteś zbyt wystarczający, żeby przyjść do Boga, że ty nie możesz tak po prostu przyjść do Niego, ale to jest kłamstwo. Prawda jest taka, że ty możesz przyjść, potrzebujesz uwierzyć wpierw w to, że Chrystus umarł za ciebie. O tym, że On przebaczył ci już wszystko. O tym, że On jest żywy. O tym, że On jest żywy. Nie kozacz nie mów, że jesteś fajnym człowiekiem dobrym, bo dobre uczynki nasze są jak splugawiona szata. Żaden dobry uczynek, żadne pobożne religijne obowiązki nie uczynią cię człowiekiem nowym. Nowym człowiekiem możesz się stać. Nowym człowiekiem w Chrystusie, nowym narodzonym możesz się stać, kiedy przyjmiesz to, co Jezus Chrystus dokonał na krzyżu Golgoty. Jeszcze dzisiaj przyjdź do Niego i powiedz: Jezu, nie znam Ciebie, nie wiem, kim jesteś, nie wiem, co się z tym wiąże, ale chcę Cię poznać. Jeszcze dzisiaj zawołaj do Niego, zawołaj ze szczerego serca do Niego. Oddaj dzisiaj życie Jezusowi. Największy akt wiary, to oddaję życie Jezusowi. To jest największa rzecz, jaką mógłbyś otrzymać w życiu. Dar życia wiecznego, decyzja, oddaję swojego życia Jezusowi. Ten świat nie może Ci nic innego zaoferować, ale Chrystus, On dał Tobie życie wieczne i dzisiaj głosimy wam to właśnie, żebyście przyszli do Niego, abyście pojednali się dzisiaj z Bogiem, abyście uwierzyli w to, co Jezus Chrystus prawdziwie zrobił dla was na krzyżu Golgoty. Jeżeli jesteś zdemonizowany, jeżeli masz choroby, przyjdź tutaj do nas, położymy swoje święte ręce i zostaniesz wyswobodzony, zostaniesz uwolniony, zostaniesz uratowany. Amen.